tym filmie chciałabym pokazać Ci stronę kursu. Jak wygląda kurs? Jestem w kursie język rosyjski A1, część pierwsza. Na samej górze mam opis kursu, potem przewodnik po platformie w postaci PDF, forma aktualności. I te kółka to są jednostki lekcyjne kursu. Jest ich aż 20 plus test plus certyfikat do pobrania, jeśli zaliczysz test. Wracam do lekcji pierwszej i mam tutaj plik oraz strony do przerobienia. Jak już je przerobię, mogę je sobie poodhaczać. Dzięki temu na górze w statystykach mam zapisaną ilość ukończonych części składowych kursu. Ok, przykładowa strona wygląda następująco. Plik audio oraz treść strony. Możemy kliknąć dalej bądź wrócić tutaj klikając w ten link. Ok, chciałabym Ci pokazać przykładowe zadanie. Pamiętaj, masz nieograniczoną liczbę podejść do zadań. I pierwsze pytanie. Ty plus ty równa się wy. Jeśli nie masz klawiatury rosyjskiej, możesz kliknąć tutaj w ikonkę i sobie wyklikać słówko rosyjskie. Jak już to zrobisz, przechodzisz do następnej strony, do następnych pytań. Tutaj jest ich 4. Zapisuję podejście. Tutaj od razu mam statystykę. Odpowiedź zapisana, nie udzielono odpowiedzi i tak dalej. Zatwierdzam wszystkie i kończę. I od razu mam informację zwrotną. Co dobrze zrobiłam, co źle. Ok, wracam do kursu. Może bym Ci pokazała jeszcze jedno zadanie. O, na przykład zadanie na przeciąganie literek. Tutaj mamy lukę, którą należy uzupełnić, to znaczy dobrać dobre wyrażenie. Eta mori. To pytanie zadamy, sztu eta. Przeciągamy. Następna strona. I mamy tutaj takich pytań 4. Ok, zapisuję podejście. Znowu mam statystyki, zatwierdź wszystkie i zakończ. Naprawdę tych zadań jest bardzo dużo, są one bardzo różnorodne.